Cześć, dzień dobry, witajcie. W zeszłym roku, w lipcu na Eurobike'u Bosch pokazał ciekawą baterię. Bateria nazywa się Power More, czyli tak zwany Range Extender. Forma bidonu, który montujemy na ramię po to, żeby wydłużyć zasięg naszego roweru elektrycznego. Mimo że prezentacja była w lipcu, to tak naprawdę dopiero teraz bidony pojawiają się na rynku, więc jeżeli macie rower na smart systemie i chcecie wydłużyć zasięg waszego roweru elektrycznego, to ten odcinek jest właśnie dla was. Tytułem wprowadzenia ten odcinek nagrywam dla was na trasie podjazdowej, która nazywa się E. Jest to trasa w Srebrnej Górze, na trasach Enduro Srebrna Góra. Jest to jedna z moich ulubionych miejscówek, na której tak naprawdę rzadko bywam. Jakoś ostatnio mi jest bardziej po drodze do Bielska, ale będę tutaj przyjeżdżał do tej Srebrnej Góry częściej, bo jest tutaj naprawdę ekstra. Jest tutaj super klimacik, jest ta twierdza, są fajne trasy. Jest wygodny parking, jest miejsce, gdzie możecie naładować swojego elektryka. Jeżeli nie macie elektryka, to są tutaj tak zwane tarpany, które wwożą klientów na górę, prawie na szczyt górki. Stąd można sobie fajnie zjeżdżać i rozkosztować się tymi porządnymi naprawdę trasami, więc Srebrną Górę zdecydowanie polecam. Jeżdżę na rowerze, który został okrzyknięty rowerem roku w zeszłym roku, jeśli chodzi o rowery elektryczne do enduro, czyli rower nazywa się Orbea Wild. Ten rower akurat, na którym ja jeżdżę, jest w wersji aluminiowej. Była to dosyć biedna wersja, ale ostatnio przeszła lekki tuning, więc do tego roweru wpadł widelec Fox 38. Dodatkowo zmieniony w tym rowerze został napęd. Było tutaj proste Shimano na deorce. Teraz jest najnowszy i najlepszy napęd od TRP, 12-biegowy, czyli ta przerzutka z karbonowym wózkiem. Wszystko jest w kolorze takim pozłacanym. Fajnie dopasuje do tego koloru ramy, wygląda to dobrze. Jestem naprawdę zadowolony z tego napędu, fajnie zmienia. Dodatkowo w tym rowerze zostały zamontowane hamulce TRP, też w tym samym kolorze złotym, model DH Evo. Mocny hamulec, czterotłoczkowy, gruba tarcza 2,3 mm. Fabrycznie ten rower przyszedł z baterią 625, ostatnio zmieniliśmy mu baterię na 750 i w połączeniu z tym range extenderem, z tym bidonem 250 Wh, w tym rowerze mam teraz spektakularne 1000 Wh. Kiedyś wartość nie do pomyślenia, żeby można było mieć tak dużo energii w rowerze, no teraz coraz więcej jest rowerów z tak olbrzymimi bateriami na pokładzie. Czy możecie ten Power More zamontować do każdego systemu Boscha? Odpowiedź brzmi nie. Power More pasuje tylko i wyłącznie do systemów Smart System, czyli tych najnowszych systemów Boscha. Żeby zamontować taki Power More, musimy się upewnić, że nasz rower jest kompatybilny. Kompatybilny mam na myśli, musi być przygotowany na to hardware'owo i software'owo. Wyobraźcie sobie, że każdy rower ma zamontowane oprogramowanie w silniku. To oprogramowanie tworzy producent przy współpracy z Boschem i tam jest jedna taka magiczna linijka, która jest ustawiona na tak lub nie, czyli czy rower jest kompatybilny, czy niekompatybilny z Power More. Więc musicie się upewnić w swoim sklepie, w którym kupiliście rower, czy wasz rower jest kompatybilny, bo jeżeli nie jest, to pomimo tego, że Power More kupicie, podłączycie, to fizycznie system nie będzie tej dodatkowej baterii widział. Mówiąc rower gotowy hardware'owo, mam na myśli też to, że wasz rower musi być przygotowany mechanicznie, to znaczy port ładowania waszego roweru, do którego podłączamy ten kabel od Power More, musi być w takim miejscu, żeby ten kabel nie był w kolizji na przykład z korbami, żeby gdzieś tam go nie wyrwać. Oczywiście musicie mieć do tej baterii też dokupiony odpowiedniej długości kabel, ponieważ Power More łączymy kablem między Power More a portem ładowania. Port ładowania musi być najnowszego typu, z takimi specyficznymi, tutaj zobaczcie, dwoma wycięciami. One są po to, żeby ta wtyczka, którą wtykniecie od Power More, była bezpieczna, żeby podczas jazdy, podczas wibracji nigdy się wam nie wypięła. Jak wygląda montaż tego Range Extendera na ramię? Montaż jest bardzo prosty. Jeżeli kupicie sobie cały zestaw, to w zestawie macie uchwyt na bidon, macie Range Extender
extender oraz macie tą specjalną magiczną stopkę. Tą stopkę montujecie sobie w miejscu, gdzie normalnie przykręcalibyście koszyk na bidon i po prostu wsuwając range extender montujemy go na ramię. To połączenie zostało przez Boscha mocno przetestowane, jest solidne, ten bidon nie lata, trzyma się sztywno. A jeżeli chcecie jeździć z bidonem, to zdejmujecie range extender i instalujecie koszyk na bidon. Czy możemy jeździć tylko i wyłącznie na range extenderze? Tak, możemy zdemontować z naszego roweru baterię, jeżeli łatwo możemy ją z roweru wymontować i możemy jeździć na samym range extenderze. Wtedy oczywiście masa naszego roweru spadnie, ponieważ range extender waży tylko 1,7 kg. Proces rozładowania na chwilę obecną wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy zamontowaną baterię główną i range extender, to system zużywa równo procentowo energię z jednego i z drugiego akumulatora. Czyli na przykład jeżeli będziemy mieli baterię 750 rozładowaną do połowy, zamontujemy range extender, to na początku w ogóle system nie będzie nam ruszał dużej baterii, tylko będzie zużywał energię z range extendera. Jak poziom naładowania jednej i drugiej baterii się wyrówna do tych 50%, to wtedy będą się rozładowały dwie równocześnie. Czy na naszym wyświetlaczu na Kioxie widzimy to, że mamy zamontowany range extender? Oczywiście, że widzimy. Po zamontowaniu pojawia się na naszym Kioxie albo na smartfon gripie, na naszym smartfonie pojawiają nam się wtedy ikonki jednej i drugiej baterii i tam widzimy kreski po prostu, ile mamy jeszcze energii w naszych bateriach. Jeśli chodzi o samą wartość, o te procenty, co te procenty oznaczają, to jest po prostu procentowo ilość energii, jaką posiadamy w naszym systemie łącznie, sumując jedną i drugą baterię. Czy ten range extender czuć podczas jazdy? No, zależy od tego, jak jesteś czuły. Jeżeli jesteś bardzo czuły na każdy gram, kilogram na rowerze, to poczujesz. No, ale ten range extender oczywiście wydłuża nasz zasięg, więc pewnie często będą kupowały go osoby, które jeżdżą dużo na wycieczki, jeżdżą na solidne tripy i wtedy ta zwrotność roweru, ta lekkość nie ma aż tak dużego znaczenia. Liczy się często przede wszystkim zasięg roweru. My na testy tego range extendera wybraliśmy Srebrną Górę z premedytacją. Dlaczego? Dlatego, że tutaj po prostu ten podjazd jest bardzo fajny. Ten podjazd E jest naprawdę wymagający, jest skręty. No i on się ciągnie aż na samą górę, aż pod tą trasę D. I ten podjazd podjeżdżamy. Jadę już teraz drugi raz na górę i baterii ciągle mam moc. Zobaczymy, czy wyczerpią się prędzej baterie, czy wyczerpiemy się my. Ogień! Kończymy przygodę naszą dzisiejszą w Srebrnej Górze. Zakończyliśmy ją pieczeniem kiełbasek tam na grillu. Wszystko fajnie poszło, pojeździliśmy w trójkę, Zdzisław, Sebastian i ja. 1000 watogodziny dzisiaj nie udało mi się niestety rozładować. Dużo rozmawiania, dużo spotkań tutaj na trasach z ekipą ze Srebrnej Góry, więc bateryjka nie rozładowana, ale planujemy z Sebastianem tutaj wrócić do Srebrnej Góry i spróbować zrobić na tych trasach 100 km, a ile to wyjdzie w pionie, to zobaczymy. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy Was serdecznie z tras w Srebrnej Górze. Yo!